Koledzy udają się do ministerstwa celem złożenia petycji, którą przekażą przedstawicielowi Ministerstwa Skarbu Państwa. Trzech naszych kolegów, reprezentantów trzech central związkowych. Koledzy idą, a o głos proszę. Już właściwie będziemy pomału kończyć wystąpienia. Stanisław Lubaś, przewodniczący sekcji krajowej przemysłu cukrowniczego. Jak powiedziałem, dzisiaj z nami nie tylko przemysł, ale również branże, które liczą na to, że minister Skarbu Państwa ich wspomoże, a w przypadku przemysłu cukrowniczego jego działania nie będą niszczyć tego przemysłu, tej spółki. Stasiu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych. Jest to jedyny cud Donalda Tuska.
puszczają Polaków na Polaków. Musimy z tym skończyć! Raz na zawsze! Dziękuję moim kolegom, koleżankom niezawodnym z Polskiego Cukru, którzy ile razy już ze mną tu byli, to nie pamiętam. Od całe moje dorosłe życie to ciągła walka z kolejnymi rządami. I myślę, że ta walka będzie zwycięska. Czego Polsce i nam życzę. Szczęść Wam Boże! Jak widzimy, nie tylko przemysł, ale również ci, co pracują na roli, co produkują niezmiernie potrzebny produkt, też mają problemy, a zwłaszcza problemy, które stwarza to ministerstwo. O głos poproszę, to już jest ostatni kolega, który będzie występował, znaczy przedostatni, Dariusz Wierczewski z Forum Związków Zawodowych. Bardzo proszę, Dariusz. Koleżanki i koledzy, spotkaliśmy się dzisiaj przed Ministerstwem Skarbu Państwa po to, żeby uświadomić i przypomnieć urzędnikom, co to jest skarb państwa. Skarbem państwa są ludzie ciężkiej pracy, bo dzięki nam oni żyją. Dzięki nam oni napychają sobie kieszenie. Trzy centrale związkowe mówią dość. Minęło 30 lat, dość obudy. Co jest skarbem państwa? Skarbem państwa jest nasza młodzież, która zasila dzisiejsze legii pokolenia 1600, bo taka jest minimalna płaca, za którą ciężko żyć i jeszcze ciężej umrzeć. Zapomnieli o tym, że skarbem państwa są nasze dzieci, nasi wnukowie, bez których nie ma przyszłości tego narodu. Są 3-4 dni gniewu. Jeżeli tego nie zrozumieją, to pokażemy im, jak powinna wyglądać Polska. Nasza Polska, bo to my jesteśmy Polakami, a oni są na naszych usługach, nie my na ich. To myśmy ich wybrali. Którzy w tym budynku również na bieżąco, że to naród jest suwerenem. Dobrze, żeby oni wszyscy o tym pamiętali. Ostatni głos, ale to będzie taki głos troszkę prześmiewczy. Bardzo proszę mojego kolegę, Henia Szostaka, Huty Stalowa Wola. Bardzo proszę, Heniu, o zabranie. Moi drodzy, to będzie wiersz. Koleżanki i koledzy, serdecznie Was witam, że mogę tutaj przeczytać tą dedykację skierowaną do Pana Premiera. Mam nadzieję, że to będzie dedykacja, pod której się podpiszecie Wy, moi koleżanki i koledzy, jako związkowcy i społeczeństwo i ci wszyscy z branż pracowniczych, których tutaj wymienię. Pod tytułem Jak żyć? Jak żyć, Panie Premierze? Pyta się naród cały. Gdy przedwyborcze obietnice stekiem kłamstw się stały. Jak żyć, panie premierze? Pyta emeryt rencista. Płacąc rachunki domowe, a kieszeń zostaje pusta. I gdy korować im przyjdzie, większość z nich musi wybierać. Wnuczkowi na bułkę, pogodny, czy też samemu umierać. Jak żyć, panie premierze? Wołają dzieci niedożywione, których rodzice zostali w kraju, wybierając polską koronę. Jak żyć, panie premierze? Pytają się pracujący biedacy, wychodząc codziennie z domu do swojej źle opłacanej pracy. Jak żyć, panie premierze? Pytają odchodzący na świadczenia. Po tylu latach uczciwej pracy mówi się im do widzenia.
Jak żyć, panie premierze? Pytają się bezrobotni. Czekając na pracę w urzędzie, znużeni, zmęczeni, markotni. Jak żyć, panie premierze? Pytają się polscy studenci, kończąc studia z dyplomem, poza margines wypchnięci. Jak żyć, panie premierze, i dożyć godnej starości, z umową śmieciową w kieszeni i brakiem perspektyw przyszłości? Jak żyć, panie premierze? Pytają się pracownicy, rozliczani z czasu pracy, jak kiedyś niewolnicy. Jak żyć, panie premierze, gdy wszelkie społeczne działania tłamsi się zaraz w zarodku, odbierając prawo do reformowania? Jak żyć, panie premierze? Pytają się pana związkowcy, za którym, choć stoi prawo, traktowani są jak wywrotowcy. Jak żyć, panie premierze? Pytają się pracujący na czarno, nie mając innego wyboru, godzą się na tę płacę marną. Jest jedna grupa w tym kraju, co nigdy się pana nie pyta, jak żyć, panie premierze, pchając się do koryta. Lecz jednak koryto, choć duże, ma swoje też ograniczenia. Gdy zbyt dużo się ryjów tam topcha, skończy się czas ich karmienia. Dziękuję. Tych 4 dni protestów, które zorganizowały 3 centrale związkowe, wiele razy w różnych miejscach będziemy jeszcze pytać pana premiera, jak żyć, i myślę, będziemy mu również mówić, jak powinien robić, żebyśmy godnie żyli. Moi kochani, jeszcze jeden kolega, przedstawiciel stosi marynarki wojennej, myślę, że zbyt już znacie, jak wygląda o przemyśle stoczniowym, petycji była, jest zapis, złożyliśmy tam tą petycję do pana ministra. Ale kolega tutaj jeszcze kilka słów, jeśli chodzi o sytuację w stoczni, i będziemy pomału kończyć. Tak, ja pracuję w stoczni, ale również jestem przewodniczącym sekcji krajowej pracowników cywilnych MON, NSZZ, Solidarność, i tu przybywam przede wszystkim w tej podwójnej roli. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, koleżanki i koledzy, którzy jesteście tutaj dzisiaj i którymi razem nam krajowej, które są naszymi postulatami. Podobnie jak postulaty wystosowane przez poszczególne branże. Sprzeciwiamy się temu, aby pracować do śmierci. Żądamy, aby dialog w Polsce był rzeczywisty. Nie zgadzamy się na taką skalę umów śmieciowych i wiele tych postulatów, które wszyscy znamy. Kolega z sekcji zbrojeniowej wypowiadał tu problemy, które nas również obejmują, bowiem nasze zakłady zrzeszone w sekcji, dzisiaj przedstawiciele ich są tutaj, i z Dęblina, z zakładów lotniczych, i z Grudziądza, i Siemianowic Śląskich, i z zakładów inżynieryjnych z Dęblina, jak również ze stoczni marynarki wojennej, razem z całą grupą przemysłu, tutaj stoczniowców z przemysłu okrętowego. Będziemy mieli takie okazje, aby jeszcze przez te 4 dni, tak jak tu padło, o tym wszystkim rozmawiać. Ja tylko mogę powiedzieć, że między innymi sprawa stoczni, która jest w upadłości, miała być tutaj w tym gmachu rozstrzygnięta na korzyść pracowników, a niestety, podobnie jak wielu mówców, muszę powiedzieć, że tak się nie stało. I razem z tym całym bagażem polskich spraw będziemy tutaj przyjeżdżać tak długo, jak długo będzie trzeba. Trzeba powiedzieć raz jeszcze na zakończenie. Gdyby dialog w Polsce był rzeczywisty, co najmniej połowa spraw
która nas dziś tu sprowadza, nie byłaby aktualna. Do zobaczenia w następnych dniach protestu. Szczęść Boże! Będziemy już podeszli, ale coraz bardziej. Myślę, że akurat w dobrym momencie będziemy kończyć już naszą pikietę. Oddamy głos jeszcze koledze, bo delegacja nasza wróciła od pana ministra. Bardzo proszę o informację, jak petycja została przyjęta. Było 3-1, także nie mogła być nieprzyjęta. Natomiast my nie byliśmy zaskoczeni, że iż nie przyjął nas pan minister, choćby po tym, co dzisiaj rano panu redaktorowi Rejmanowskiemu powiedział wicepremier, że na pytanie, czy przyjmie petycję, rzekł: a co by pan zrobił, gdyby do pana domu ktoś przyszedł i chciał z tego domu wyrzucić? A więc traktuje to ministerstwo jak własne chaziaństwo, jak własny dom. Ale przyjął nas bardzo grzecznie pan dyrektor Mirosław Skowerski. Usiedliśmy, kilka zdań wymieniliśmy. Można powiedzieć, no cóż, to nie tego pana wina, po prostu on jest też pracownikiem tym, że jeszcze nie zdecydowany, do której centrali przystąpić. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Frankowi. Ja dziękuję. Jak widzimy, oni się tak już tu zasiedzieli, że myślą, że będą całe życie siedzieć. Myśmy mieli w naszym okresie już taki czas, kiedy jedna partia. Ja myślę, że sobie poradzimy, panie ministrze. Jeśli by pan dobrze gospodarzył naszym majątkiem, na pewno nie żądalibyśmy pana odwołania. Niestety tak jest. To nie jest tak, że się coś przyjmuje na całe życie. To jest przesłanie do pana ministra. Dziękujemy również panu dyrektorowi za przyjęcie tej petycji. Moi drodzy, kończymy. Bardzo proszę, tak jak powiedziałem, chcemy zakończyć tą pikietę naszą odśpiewaniem hymnu. Bardzo proszę o powagę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Na zakończenie naszej pikiety pragnę podziękować wam wszystkim. Wiem, że wielu z was wyjeżdżało późno w nocy, żeby dotrzeć tutaj do Warszawy na tą naszą pikietę w dniu dzisiejszym, na rozpoczęcie dni protestu. Dziękuję wam za trud, dziękuję za zaangażowanie. W imieniu trzech central związkowych zapraszam wszystkich na pozostałe dni, zwłaszcza na sobotę. Moi drodzy, pokażmy, że jesteśmy rzeczywiście siłą, która zmierzy tych wszystkich, którzy nie będą pracować dla nas, dla narodu. Niestety ten rząd nie pracuje dla narodu. Musimy pokazać tą siłę i myślę, że uda nam się pokazać. Moi drodzy, zostajecie wszyscy w tym miejscu. Czoło pochodu jest tutaj przy ulicy Kruczej. Bardzo proszę służby
kolegów z kopalni służb porządkowych, żeby ustawili, bardzo proszę, trzy emblematy trzech central związkowych na czoło. Tutaj kolegów z przemysłu lotniczego proszę, aby porządkowali tył naszego pochodu. Wyruszamy pod Sejm. Pod Sejm. Wychodzimy, moi drodzy, wychodzimy pod Sejm. Ci, co zostają, pozostają, a ci, co będą wyjeżdżać, około 18-19 będą wyjeżdżać. Bardzo proszę jeszcze, tutaj bardzo proszę policja. Policja pójdzie na czole naszego pochodu. Proszę o spokój, o zdyscyplinowanie. Proszę wykonywać polecenia służb porządkowych. Ustawiamy pochodki, idziemy w prawo krócą, skręcamy potem w prawo i pod Sejm przez brak przekrzyży. Ale jeszcze nie idziemy, ja tu jeszcze jestem. Bardzo proszę, bo ja muszę przejść też na czoło. Jeszcze na razie stoimy. Dziękuję wszystkim bardzo. Jeszcze jedno, bardzo proszę o ciszę. O, jeszcze wyciszenie się.